Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej, piątej już części Let's Play Lemmings. Dzisiaj tradycyjnie przejdziemy sobie pięć kolejnych poziomów. Zaczynamy od 21. You Life and Lem. Musimy uratować 60% lemmingów. Jak widzicie, na pierwszy rzut oka ten poziom wydaje się dosyć długi. Chociaż nie jest zbyt skomplikowany, aczkolwiek nie obędzie się bez żadnych utrudnień. Tutaj mamy wyjście. Dobra, zaczynamy od kopania. Dobra, wybierzemy sobie jakiegoś ochotnika do pracy. Tutaj stąd one mogą bezpiecznie spaść na dół, także nic się nikomu nie stanie. Więc w tym miejscu nie trzeba się tym przejmować. Tutaj też nie trzeba się przejmować, że ktoś tam wypadnie poza poziom, ponieważ nie mogą wejść z powrotem pod górę. Dobra. I teraz kopiemy tutaj. Okay. W tym miejscu jest pułapka. W ogóle to wydaje się jakieś podejrzane, także można się domyślić, że tutaj nie wszystko gra. I nad tą pułapką wystarczy zbudować sobie schodki. Oczywiście tutaj ktoś nie dokopał do końca. Zbudujemy sobie schody nad tą pułapką. Mam nadzieję, że uda mi się nie wykończyć zbyt dużej ilości lemmingów, bo w sumie mogłam dać blokera, ale jakoś nie dałam. Przynajmniej zobaczycie, jak działa to cudo. Nie gincie. Okej. Niech będzie. No i teraz już mam prostą drogę do wyjścia. Można ten też poziom przejść trochę inaczej, na przykład tutaj jakoś zrobić schody, wkopać się tędy, żeby tutaj przechodziły. Potem jakoś przez tą górę i tutaj schodziły, no ale ten sposób wydaje mi się najszybszy i najprostszy. Nie wiem, czy tutaj ktoś jeszcze wypada. Wypada. Także po prostu no, robię to tak, żeby było jak najmniej pracy. I pozostaje nam to co zwykle, czyli obserwacja naszego dzieła. Ja najbardziej lubię patrzeć, jak właśnie tak najbardziej skondensowane lemmingi idą. Tak fajnie wygląda, tworzą takie różne falki. Co wam się tutaj dzieje? To wygląda akurat dziwnie, ale okej. Nie wiem, na czym tak podskakujecie. A na tych korzonkach. Bo te korzonki to też nie jest jakieś tło czy coś w tym stylu, ale jakby na przykład zajmował taki korzonek więcej miejsca, to lemmingi też przez niego nie przejdą, tylko będą zawracały i też przez takie korzonki trzeba się przekopywać. W razie czego w niektórych poziomach, albo jakby coś. Dobra, czekamy, czekamy. No, mamy jeszcze dużo czasu na ten poziom, bo aż 5 minut. Także można tutaj sobie pokombinować, jeśli ktoś ma ochotę. No, 98% udało mi się uratować. Także jest bardzo dobrze. I przechodzimy do kolejnego poziomu. 22. A Beast of a Level. Musimy uratować 80% lemmingów. Ten poziom, widzicie, wygląda dosyć ciekawie. Nie wiem, czemu się tak długo ładuje. No, załaduj się. To mnie stresuje czasami, kiedy jakiś poziom się bardzo długo ładuje, ponieważ w niektórych przypadkach jakiś poziom po prostu się nie ładował. Coś było nie tak z emulatorem czy coś w tym stylu, ale na szczęście wszystko jest ok. I będziemy mogli spokojnie nagrywać. Ten poziom zawsze bardzo mi się podobał. Postawię tylko tutaj blokera i zaraz wam go jeszcze pokażę. Jak widzicie, różni się klimatycznie od innych, jest też taka nastrojowa, tajemnicza muzyka. Damy tu blokera, dam pauzę, żeby czas nie leciał. Mamy trawę, dużo drzew, przez które lemmingi muszą się przekopywać, bo one nie są w tle ani nic takiego. No i tutaj w drzewie na końcu mamy wyjście z napisem Home. No i tutaj jest koniec poziomu, ale tam jakoś nigdy się nie dochodzi zwykle. Także zaczynamy kopać. Właśnie ten poziom od zawsze mi się podobał, od, nie wiem, kiedy pierwszy raz go zobaczyłam. Ponieważ w jakiś sposób różni się od innych poziomów i ma jakiś taki swój niepowtarzalny klimat. Także jeden chyba z moich ulubionych poziomów, chociaż no właściwie jest bardzo prosty i nie trzeba się tutaj nagłowić, ale nie wiem, miał w sobie coś takiego, co zawsze mi się podobało.
Dobra, kopiemy dalej. Proszę kopać. Okej. Czemu nikt nie chce? No. Przez ten ciąg drzew spróbuję się przekopać jednym lemmingiem, żeby nie marnować zbyt wielu kopaczy. Masz jakieś takie dźwięki spadających kropli, jakaś, nie wiem... jakaś... flet, pujarka, nie wiem, co tam gra w tle. Ale tak, nie wiem, zawsze ten poziom mi się podobał. Wiem, że mówię to już któryś raz, ale... No ten poziom po prostu, kiedy byłam młodsza, grałam pierwszy raz, wywarł na mnie dosyć duże wrażenie. Nawet się go trochę bałam, ale w sumie tu się nic nie dzieje, żeby można się było go bać, ale... nie wiem, co on takiego ma w sobie. Dobra, kopiemy dalej. Ktoś chętny? Ty jesteś chętny. Dobra. I teraz spróbuję tutaj zbudować schodki, bo jeśli będę budowała schodki tutaj z dołu, to będzie mi trudniej niż jakby, jeśli zacznę na przykład budować z tego miejsca w drzewie, więc spróbuję stąd wybudować schodki, żeby po prostu od razu sobie jakoś podwyższyć te kolejne. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi, ale mam nadzieję, że tak. Tu. Buduj dalej. I teraz będziemy kopać dopiero. I stąd kolejne schodki. Nie wiem, czy lemingi stąd wyjdą? Wyjdą. Także spoko. Okej. Nie wiem, czy te schodki też nie będą za nisko, ale to jeszcze zobaczymy. Najwyżej się coś wykombinuje. Bo czasami tutaj na przykład zaczynałam budować trochę wyżej i one nie mogły stąd same wyjść, więc tu też musiałam kombinować, żeby stąd wychodziły. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie jeszcze. O, jest okej. Ale jak widzicie, przez to drzewo one też nie przejdą. Zawsze jak długo nie gram, albo właśnie gram pierwszy raz, wydawało mi się, że tutaj już jest prosta droga, a się okazuje, że to drzewo też trzeba przekopać. Także kopiemy prosto do wyjścia. Oczywiście tutaj wszyscy muszą wracać, ale spoko, mam jeszcze minutę 50, może zdążę. Chociaż dosyć sporo was wraca z tego, co widzę. No, żeby skrócić sobie to, można postawić tutaj jeszcze jakiegoś blokera, żeby tak daleko nie wracali, ale... w sumie trochę żal jakiegoś lemminga, jeśli się chce mieć wyższy procent. Także teraz musimy czekać, aż oni te wszystkie poprzechodzą, powracają sobie przez tą całą dróżkę i tak dalej. Także może być dosyć monotonnie i nudno. No. Okej, tutaj są ostatni wracający chyba. Także mogę się pozbyć blokera zaraz. Tak, nikt już nie wraca? Chyba nie. Dobra, to wysadzamy blokera i czekamy na tych ostatnich powolniaków, którzy idą. Możecie sobie przy okazji posłuchać muzyki. Bo naprawdę, no nie wiem, co tu można ciekawszego robić. Nie ma jakiegoś guziczka, żeby przyspieszyć, powiedzmy, czas, kiedy już się wszystko zbuduje. W jakimś remake'u Lemmingów, nie pamiętam dokładnie, na jaką platformę. Akurat teraz zapomniałam, a nie chcę się pomylić. Jest taki przycisk, że można sobie przyspieszyć, jeśli się już wszystko wybuduje, no ale tutaj go nie ma. Dobra. Ostatnie lemmingi. 99%. Czyli bez tego jednego blokera właściwie się obyło. Etap 23. I've lost that lemming feeling. No, poziom wydaje się dosyć skomplikowany na pierwszy rzut oka. Ale jeszcze mu się zaraz przyjrzymy. Dobra, najpierw bloker tutaj gdzieś, żeby lemmingi nie wpadały mi do lawy. No, wracamy do poprzednich klimatów, czyli żywych, wesołych muzyczek. Tutaj są jakieś strzałki, że niby jest exit zaznaczony. Tutaj też. A tak naprawdę mamy dwa wyjścia z tego poziomu. Jedno trochę wyżej, drugie trochę niżej. Ja zwykle korzystam z tego niżej. Dobra, zaczynamy od kopania. Właściwie ten poziom składa się głównie z kopania, nie ma co ukrywać. No i trochę zbudowania schodków.
ogóle mam jakąś chrypę, niestety. Dobra, musimy po prostu czekać, aż on się tutaj dokopie. Skończy chyba gdzieś tutaj? Tak mi się wydaje przynajmniej. Bo tutaj są takie otworki, gdzie brakujące cegiełki. Chyba, że skończy tutaj w tym. No tak. Teraz zrobimy tak, żeby kopał najniżej jak się da. Bo tutaj są płomienie i po prostu łatwiej mi zbudować schodki, będąc tutaj na samym dole, tak tutaj, niż jakoś wyżej, żeby przez przypadek nie wpaść tam. Dobra. Proszę kopać. Dobra. Tak, i tutaj można dać sobie blokera, żeby lemingi nie wpadały do tego otworu. Ale zwykle nie chce mi się tutaj marnować jakiegoś leminga. Chociaż i tak się parę zmarnuje, no ale ciężko dać blokera, kiedy tutaj jest takie natężenie tych lemingów. Więc po prostu klikam tymi skotkami najwięcej razy jak się da, mając nadzieję, że jak największa ilość lemingów przeżyje, że zdążą wybudować te schodki. O, parę spadło. Dużo spadło. Tak mi przykro. Czasami wychodzi to lepiej. Żeby tego uniknąć, można właśnie dać blokera, ale kopiemy dalej. Po prostu teraz już dokopujemy się do wyjścia, także nic specjalnie skomplikowanego. No ale na razie to są poziomy z tego najprostszego poziomu trudności, także nie ma się co spodziewać jakichś nie wiadomo jak trudnych rzeczy. Wypada ktoś jeszcze? Nie. To mogę dać, wysadzić tego. Co się dzieje? A! Ikonki mi się pomyliły, dobra. Nie ma jak próbować wysadzić blokera schodkami. Tak. Schody bywają niebezpieczne. Nie wiem, ile lemingów udało mi się tutaj zabić. Mam nadzieję, że niezbyt dużo. Że wystarczająca liczba jest, żeby przejść ten poziom. No, jeszcze dwa. Idźcie, idźcie. Tylko 25% było potrzebne, a ja uratowałam 83%, więc niepotrzebnie się martwiłam, ale okej. Poziom dzisiaj przedostatni, 24. Konwała Lemming-san. Sugeruje coś japońskiego. Konwała? Nie wiem, co dokładnie przeczytać. Nieważne. Idziemy dalej. Tutaj widzicie, jest bardzo duża szybkość lemmingów, co troszeczkę utrudnia zadanie, chociaż poziom sam w sobie też nie jest jakiś specjalnie trudny. Tutaj mogłoby się wydawać, że nic nam nie grozi, ponieważ jest ta podłoga, ale między nią jest taka tyci szparka i tędy one mogą przejść i wpaść do kwasu. Także naszym zadaniem jest dać blokera najszybciej jak to możliwe. Co może być dosyć trudne przy takim natężeniu lemmingów. Chyba jednego utopiłam. Dobra. I teraz tak. Przydzielamy zdolność wspinaczki się jakiemuś śmiałkowi. I dajemy tutaj blokera. I teraz przydzielamy umiejętność się wspinania się innemu lemmingowi. Żeby po prostu można było przekopać tą ściankę. Wspina się ktoś czy nie? No. Bo jak widzicie, ją można przekopać tylko w tą stronę. Także kopiemy. Można by też zbudować tutaj schodki, ale jakoś zawsze robiłam to w ten sposób. Nie wiem dlaczego w sumie. I tutaj możemy zacząć kopać. Ta wysokość jest odpowiednia, żeby nikt się nie zabił. Tak. W sumie tych dwoje możemy już wysadzić. Tutaj jest wredna pułapka, której można nie zauważyć. Żeby jej uniknąć, wystarczy przekopać podłogę we wcześniejszym miejscu. Jednego poświęcimy, żeby wam pokazać, jak ona działa. No, taka zmierzdżarka do lemmingów. A tutaj widzę, ktoś się wspina. Wiecie co, nie będziemy na niego czekać, bo i tak się zabije z wysokości, jak podam parasolkę, będziemy musieli kopać przez te wszystkie filary, tutaj robić schodki, więc to jest bez sensu, wysadzimy go. Brutalne rozwiązanie, aczkolwiek najszybsze. Tak, uratowaliśmy 83%, także nie jest źle. I ostatni już dzisiaj poziom. Lemmings, lemmings everywhere. Musimy uratować... ile? 50%. Tak, mamy coś, taką podobną siatkę, która już była w którymś z początkowych poziomów. Widzicie, lemmingi mogą po niej wchodzić.
I tutaj jest jakaś taka pajęczyna jakby na końcu, więc znowu głównie skupimy się na kopaniu. Dobra, musimy najpierw przekopać to coś. Gdzie? Nie, czy tutaj lemingi się nie zabiją w jakiś sposób? Chyba nie. Dobra, kopiemy w dół. Czy ja coś zrobiłam dziwnego? Dałam pauzę. Dobra. Już myślałam, że coś mi się zacięło z emulatorem. Kopiemy tutaj w dół. Tutaj. Kto umiera? Czy ja pozwoliłam na coś takiego? Tutaj umieracie, głupki, nie? Naprawdę. To nie zawsze się zdarza, że one tutaj wracają, ale niestety dzisiaj się zdarzyło. Dobra. Taki mały fail. Wracajcie do tej pajęczyny. I tutaj będziemy kopać w dół. A nie, wy wracacie w kółko, co za bezsens. Ups, już myślałam, że to będzie zbyt wysoko, ale chyba nie jest. Nie podoba mi się to. Pierwszy raz aż tak zepsułam poziom. Bardzo mi się to nie podoba. Teraz też wszystkie tutaj będą umierały. Nie, 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 nie! O nie! Nie, ja zaczynam jeszcze raz, wiecie? Pierwszy raz muszę zacząć poziom chyba od nowa. Pomijając na fakt, kiedy zabiłam wszystkie lemingi. Znaczy nie wszystkie, tylko jednego, kiedy trzeba było ratować 100%. Dobra, zaczniemy jeszcze raz, bo to była jakaś porażka. Dobra. Ten poziom nie jest trudny, ale widzicie, można się wkopać trochę. I to dosłownie się wkopać. Nie tam, gdzie trzeba. Dobra, po pierwsze. Przekopujemy to. Albo w sumie, wiecie co? Można by przekopać tutaj coś w dół i wtedy tak, żeby one nie wracały. Tylko nie wiem, czy tak nie będą wracać, ale... I tutaj. Nie, stare metody jednak są najlepsze. Stare metody jednak są najlepsze. Będę robić tak, jak zawsze robiłam. No to mi nic nie dało pozytywnego. Jak było widać zresztą na załączonym obrazku. No chyba, żeby kopać tak tu, stąd, tu i potem tak. A, dobra. Robię po staremu, bo... Potem wychodzi tak jak przed chwilą, jak próbuję czegoś nowego. Zrobimy to tak, jak robiłam to zawsze. Przekopiemy tą ściankę. Przekopiemy tą ściankę. I tutaj przekopiemy w dół. Dobra. I tu w dół. Co za failogenny poziom. Dobra, tutaj. Kto umiera? Nie pozwoliłam na to. Są też umieracie? Nie. Dobra, może wystarczy tych lemingów, bo... Nie wiem, czemu tak wychodzi, skoro nigdy mi tak nie wychodziło, ale okej. Nie, nie idź tam. Dobra. Powinno być 50%, nie ma 50%. Także wiwat, fejle w tym poziomie. Jeszcze raz. Jeszcze raz, bo nie wiem, co tu mi się dzieje. Let's go! Dobra. Zawsze robiłam tak i wszystko było dobrze. Aż do dzisiejszego pięknego dnia, kiedy wszystko jest źle. Dobra. Okej, tutaj. Tutaj. Spróbujemy to przekopać. Będzie może inaczej. I teraz tak, coś tutaj. Nie, gdzie idziecie? Ja już myślałam, że zaczną spadać stamtąd. No i na szczęście nie. Tutaj. Wracacie? Nie wracajcie. Kto wam pozwolił wracać? Nie ma wracania. Dobra. Tutaj. Niech ktoś kopie.
co was wzięło, żeby tak wracać po tym? Dobra, tutaj? Kto umiera znowu? Nie, 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 nie kop już dalej, głupku. Okej. No w tą pajęczynę to można się nieźle wplątać. Dobra, teraz tu. I najlepiej nad samym wejściem. Nie, 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 nie! Jeszcze mamy tutaj jakieś uwięzione lemingi. I tutaj. Mam nadzieję, że już się uda. Bo to by było już ponad wszelką normę faili w lemingach, jak dla mnie. Zwłaszcza na takim poziomie trudności. Dobra, 90%. Może być. Może być, jestem zadowolona. Tak. Także, udało się. Nie obeszło się bez problemów. I do całkiem sporych, jak na właśnie taki poziom trudności. No ale, zdarza się. Mam nadzieję, że mimo wszystko spodobał wam się ten odcinek. Zapraszam was do kolejnego, który będzie już ostatnim na poziomie fan. Tak? Chyba tak. Chyba nic nie pomyliłam. Także do zobaczenia. Pa, pa.